Cześć, witam Cię serdecznie. Jestem niedaleko ujścia Śmiałej Wisły. Jest już grubo po zachodzie słońca. Zachód słońca był tutaj bardzo piękny. I chciałbym Ci opowiedzieć taką krótką historię właśnie tej Śmiałej Wisły. Ale zanim do tego dojdzie, to trzy słowa o miejscu. Wisła rozchodzi się obecnie na trzy odnogi. Ma trzy odnogi. I można to przedstawić w graficzny sposób, o, dokładnie tutaj na palcach, na moich rękach. Ta część to będzie ta główna Wisła. Tutaj w środku znajduje się właśnie ta Śmiała Wisła, a po tej stronie jest Martwa Wisła. I do tej Martwej Wisły motławą możesz dopłynąć statkiem, a później na Hel albo na chociażby Westerplatte. Ja znajduję się w tej środkowej części i zobacz, tutaj, w tym miejscu i w tym mamy dwie takie części. Jedna część jest po tamtej stronie, to jest Sobieszewo, Wyspa Sobieszewska. Właśnie to tworzy Wyspę Sobieszewską, a to tworzy Wyspę Portową, czyli stogi, stocznie, to wszystko jest po tamtej stronie. No więc miejsce mamy już za sobą, a teraz historia tej Śmiałej Wisły. W 1840 roku zimą zebrała się kra i Wisła wylała, przebiła wały i przedostała się właśnie tutaj mniej więcej w środku, przedostała się do morza. Później ją uregulowano. Ta środkowa część Śmiałej Wisły podzieliła górki na właśnie górki wschodnie i górki zachodnie. No i ta nazwa pewnie jest Ci znana, jeżeli interesujesz się żeglarstwem, ponieważ tutaj niedaleko jest przystań jachtowa, a mniej więcej tam, właśnie w tamtym kierunku, na Wyspie Sobieszewskiej, jest rezerwat Ptasi Raj i ta słynna grobla, kilkumetrowa grobla, która wiedzie przez kilka kilometrów do końcowej partii plaży. Mamy połowę sierpnia, jest bardzo przyjemnie, wieje lekki wiatr, gdzieś tutaj cykady sobie jakieś świerszcze świerszczą. Dochodzi do mnie oczywiście szum fal. No i chciałbym Cię zaprosić właśnie na plener fotograficzny. Jeżeli chciałbyś swoje zszargane nerwy nieco uspokoić tym szumem fal w fotograficznym gronie, nie w rodzinnym gronie, które najczęściej nie pozwala na fotografowanie, ponieważ o tej porze rodzina jest już po prostu niemalże w łóżkach, można powiedzieć, zwłaszcza dzieci. Zapraszam Cię na wycieczkę, wyprawę, plener, warsztaty jednocześnie, na których my będziemy chodzić własnymi ścieżkami, będziemy we wspólnym gronie ludzi rozumiejących się, nadających na tych samych falach i nie usłyszysz od kolegi czy koleżanki z grupy chodźmy, bo po prostu już mi się tutaj nudzi. Każdy będzie przeżywał to samo, każdego będzie interesowała taka mniej więcej pora jak teraz, czyli mamy zmierzch, chociaż tego w kamerze nie widać, choć już pewnie się tam nieco przyciemnia z minuty obraz z minuty na minuty. Aha, wrzesień to jest taki specjalny miesiąc, kiedy mamy ciepło, ale na niebie zaczynają się dramaty, dziać ogromne dramaty, dla nas fotografów bardzo korzystne. I te dramaty zapowiadają sztormy jesienno-zimowe, zapowiadają to stalowe niebo, które aż do wiosny mniej więcej tutaj jest zaciągnięte. Zapraszam Cię serdecznie, zapisz się i dołącz do grona fotografów spragnionych szumu morskich fal, spragnionych ludzi, którzy się wzajemnie rozumieją i spragnionych oczywiście wiedzy.